Jeśli spotkają się dwa głody, to żaden z nich się nie nakarmi, bo każdy będzie ciągnął do siebie. Adwent to czas przygotowań. To czas, by nakarmić się Panem Bogiem, by się nim wypełnić, żeby dawać go później innym. To jest tak jak ze szwedzkim stołem, do którego podchodzisz i bierzesz to, na co masz ochotę. Teraz zadanie. Nakarm się Bogiem, tak jak lubisz. Czy to będzie lektura Pisma Świętego, może jakieś wartościowe czasopismo, może to będzie modlitwa różańcowa, a może spowiedź czy Eucharystia. Duchowych dań jest wiele. Smacznego.